Lider słowackiej skrajnej prawicy skazany za propagowanie ekstremizmu. Słowacja, Marian Kotleba skazany za propagowanie ekstremizmu. Lider skrajnie prawicowej Ludowej Partii i Nasza Słowacja LSNS, Marian Kotleba został uznany winnym propagowania ekstremizmu i skazany przez sąd w Pezinoku na 4 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny. Sąd uznał, że Kotleba propagował ideologię, która prowadzi do pogwałcenia praw i wolności obywatelskich i czynu tego dopuścił się publicznie. W 1997 rok. Kotleba jako żupan, czyli wybieralny w wyborach bezpośrednich przewodniczący samorządu regionalnego w Bańskiej Bystrzycy, przekazał trzem rodzinom czeki na kwotę 1488 euro. Liczba 14 nawiązuje do tzw. 14 słów, często używanego przez neonazistów i białych rasistów sloganu wymyślonego przez białego separatystę i terrorystę z lat 80. 22. Dawida Lanea, musimy zabezpieczyć byt naszego ludu i przyszłość dla białych dzieci. Liczba 88, zdaniem ekspertów, symbolizuje Adolfa Hitlera i pozdrowienie Heil Hitler, gdyż litera H jest ósma w alfabecie łacińskim. Czeki zostały przekazane w rocznicę powstania państwa słowackiego, które współpracowało z III Rzeszą i miało swój udział w zagładzie Żydów. Wyrok zapadł po ponad 7-godzinnej mowie obrończej Kotleby, który podważał oskarżenie, wskazując, że kwota 1488 euro jest często spotykana i nie wywołuje konotacji z ekstremizmem, między innymi. Przytaczał ceny części samochodowych i innych artykułów, a także umowy zawierane przez różne urzędy opiewające na 1488 euro. Według Kotleby oskarżenie celowo rozdzieliło kwotę z czeku na dwie liczby, a akta oskarżenia został sfabrykowany. Ponieważ oskarżony nie reagował na wezwania sędzi Różeny Sabowej ze specjalnego sądu w Pezinoku, który powołany został m.in. do rozstrzygania spraw związanych z ekstremizmem, został ukarany grzywną w wysokości 500 euro. Wyrok jest wyższy niż wnioskowany przez prokuraturę. Kotlebie maksymalnie groziło 8 lat więzienia. Jeżeli wyrok się uprawomocni, lider LSNS automatycznie straci mandat posła. Były żupan Bańskiej Bystrzycy, założyciel LSNS, zasłynął z antyromskich wypowiedzi i marszów przeciwko dużej mniejszości Romów na Słowacji. W 2016 rok wprowadził swoich posłów do parlamentu. Wiosną 2019 rok słowacki Sąd Najwyższy odrzucił wniosek prokuratora generalnego o rozwiązanie LSNS, której zarzucono ekstremizm. W 2019 rok mandat poselski stracił bliski współpracownik Kotleby, Milan Mazurek, który został uznany za winnego antyromskich wypowiedzi w jednej z rozgłośni radiowych. Skazano go na grzywnę, którą zapłacił i mógł kandydować w wyborach parlamentarnych, w 2020 rok. Został posłem, startując z ostatniego miejsca na liście.